Zadbaj o zdrowie i kondycję. Wybierz sklep kfd.pl. Strzałeczka, Big Mike z tej strony. Witam Was w kolejnym odcinku, w którym będziemy starali się, albo w którym ja będę starał się odpowiedzieć na Wasze pytania, które jakiś czas temu zadawaliście mi na YouTubie. Przepraszam Was za zwłokę, pewnie byliście troszeczkę niecierpliwi, ale ja też jestem w fazie ostrego szykowania się do zawodów i miewam troszeczkę słabsze dni, koncentracja nie taka, że tak powiem, poziom energii nie taki, do jakiego Was przyzwyczaiłem. Dzisiaj się czuję świetnie, więc postanowiliśmy razem z ekipą tutaj Actiflabu i KFD odpowiedzieć na Wasze pytanka i właśnie zaczynamy. Cześć Big Mike, mam do Ciebie takie dwa pytania. Czy korzystasz w swojej diecie z superfoods, takie jak nasiona chia, nasiona konopi, młody jęczmień? I drugie pytanie, czy spożywasz owoce w swojej diecie tłuszczowej? I jeśli tak, to czy stosujesz zasadę jak wiele ludzi, że na przykład spożywałem je do godziny 16, czy zjadasz je jedynie jako uzupełnienie glikogenu po treningu? Dzięki za odpowiedź. Szacun dla jedynej dziewczyny, która odważyła się praktycznie zadać ciekawe pytanie, mianowicie czy spożywam owoce na diecie tłuszczowej i czy korzystam z produktów typu superfoods i mówiłaś tutaj na przykład o nasionach chia albo o młodym jęczmieniu. No to szybciutko odpowiadam. Będąc na diecie tłuszczowej, a charakteryzuje się ona tym i jest według mnie o tyle lepsza od innych diet, że korzysta się tutaj ze źródeł nieprzetworzonych. Owszem, w dzisiejszych czasach wszystko jest przetworzone, ale możemy wybrać tak zwane mniejsze zło i sięgnąć po te mniej przetworzone, czyli te takie jakby żywe produkty, czyli żywe mięso, żywe owoce, tak, ewentualnie warzywa. Aby dieta tłuszczowa była dietą tłuszczową i metabolizm sięgał energetyki pochodzenia ketonowego i ciała ketonowe się wydzielały, musi być zachowana odpowiednia ilość węglowodanów w tej diecie tłuszczowej. I to jest różnie w stosunku do metabolizmu, wagi ciała i tak dalej. Ja miałem tych węglowodanów około 40 gram, 30 gram i w większości były one pochodzenia z owoców. Dlaczego z owoców? Właśnie dlatego, że są to w miarę jeszcze nie aż tak przetworzone komponenty diety, jak inne paczkowane czy butelkowane produkty, które serwują nam markety. Oczywiście zaraz się gro ekspertów rzuci na mnie i powie, że tam też nie ma minerałów i tak dalej. Tak, zgadzam się z tym, bo nikt nie będzie patrzył w dzisiejszych czasach na to, czy dobrze nawożone są ziemie. Ważne, żeby warzywo czy owoc dużo ważyła, bo wtedy rolnik będzie miał duży zarobek, ale wolę wybrać mniejsze zło i wybrać na przykład owoce w diecie tłuszczowej w ilościach minimalnych, czyli na przykład 100 gramów owocu na w 3-4 posiłkach, co da mi około tam, przypuśćmy, 40 gramów węglowodanów. Druga rzecz odnośnie owoców to taka, że ja te owoce też dobierałem pod grupę krwi i jestem zwolennikiem dobierania produktów pod grupę krwi i głównie były to śliwki lub suszone, nie daktyle, tylko, no nie pamiętam, ale głównie były to po prostu śliwki albo jakieś jabłko. Tak, także używałem na diecie tłuszczowej śmiało owoców, natomiast co do pytania, czy jadłem owoce po godzinie 18 i co mogę powiedzieć na temat cukrów prostych po godzinie 18 lub owoców po godzinie tam 18 czy 14, bo takie pytanie też padło od Ciebie, to jeżeli przyjrzeć się temu, jak zostaliśmy zaprogramowani pod kątem chociażby, no jak to się mówi, rytmu okołodobowego, to bezsensem jest jedzenie węglowodanów we wczesnych porach, we wcześniejszych porach dnia, co utarło się w jakby przekonaniu większości ludzi, bo tak nam tłukli od lat 50. generalnie po zakończeniu wojny, kiedy trzeba było coś po prostu robić. I uważam, że jedzenie w ogóle węglowodanów we wczesnych godzinach porannych czy tam do południa jest ogromnym błędem. Zakłóca się w ten sposób naturalne mechanizmy wydzielania chociażby insuliny i kortyzolu i węglowodany w tych przedziałach czasowych na pewno nam nie pomagają. Będą natomiast promowały insulinooporność, będą promowały gorsze samopoczucie, będą promowały wzmożony wzrost wagi, natomiast węglowodany lokowane okołotreningowo, nawet jeżeli trening jest po godzinie 18, śmiało będą się sprawdzały, zaopatrzą nas w energię, zaopatrzą nas właśnie w paliwo do treningu. jak i zaopatrzą nas tak też w glikogen, który tak naprawdę kompensuje się do 8 godzin, więc jeżeli zrobimy sobie węglowodany w okolicach okołotreningowych, czyli przed i po treningu, i nawet jeżeli to będzie ostatni posiłek przed snem, to on bardzo dobrze zaopatrzy nas właśnie w ten glikogen, w składniki odżywcze, i rano możemy zrobić sobie śmiało trening, nawet nie używając żadnych tam cukrów przed tym treningiem siłowym, bo będziemy zaopatrzeni jeszcze z poprzedniego dnia właśnie węglowodany. Rzecz kolejna, węglowodany przed snem są bardzo fajną drogą do tego, żeby zasnąć, ponieważ wydzielają tryptofan, taki aminokwasik, który bardzo fajnie nasze ciało ucisza, jest prekursorem chyba dopaminy, jak się nie mylę, albo inaczej szeroko pojętych hormonów szczęścia, które powodują, że dużo lepiej i głębiej zasypiamy, nie wybudzamy się. Tego typu teorie typu, że nie jemy do godziny 18, znaczy, że nie jemy po godzinie 18 węglowodanów, są bzdurą, są brednią. Jeżeli chcecie być w niedoborach, chcecie się nie dożywiać, nie ma problemu. Chcecie być insulinooporni, nie ma problemu. Dlatego odpowiadam szybko i na temat, i jedźcie węglowodany po 18, jeżeli ostro trenujecie, a nie jedźcie ich do godzin popołudniowych i tak dalej, bo w ten sposób niszczycie sobie własne wydzielanie pewnych hormonów, które są odpowiedzialne za podniesienie ciśnienia, za energetykę ciała, za zbicie poziomu insuliny i tak dalej. Jeżeli stosujecie nawet głupią kawę rano i czujecie się permanentnie zmęczeni rano, to właśnie przez to, że pijecie tą kawę, a nie pozwalacie swojemu kortyzolowi, który po coś został wydzielany w godzinach porannych, żeby na przykład podnieść ciśnienie i wysłać was w trybie natychmiastowym do WC i żebyście byli chociażby zenergetyzowani. A jeżeli zalewacie kortyzol codziennie kawą i męczycie nadnercza, no to dlatego jesteście przemęczeni permanentnie. Co do nasion chia i superfoods, to oczywiście jeszcze wymieniłaś tam liście konopi, to jeśli chodzi o nasiona chia, czyli tak zwaną szałwię hiszpańską, stosuję, ale nie w okresie redukcyjnym, ponieważ jest to taki składnik, który jest troszkę problematyczny. Mianowicie ma dużo tłuszczu i dużo węglowodanów i ciężko jest dostosować odpowiednią gramaturę tego nasionka pod dietę na przykład redukcyjną, ale w okresach luźniejszych zawsze nasiona chia mam w domku, rozgotowuję je, stosuję je na przykład do odżywek białkowych, czasami z jakimś jogurtem greckim sobie je wypiję, bo one są bardzo fajne i bogate chociażby w żelazo, w błonnik i w dużą ilość wapnia. Ma więcej wapnia niż jakieś mleko, czy więcej żelaza chociażby niż szpinak. Co do nasion konopnych, to też używam, ale w trochę innym wymiarze, trochę w innym celu, ale tutaj nie będę się rozwijał, bo mamy państwo policyjne. Jako że byłaś jedyną kobietą, która zadała bardzo ciekawe pytanie, bo mało kto interesuje się w ogóle superfoods, tak, a wygrywa ten, kto idzie wraz z rozwojem i dowiaduje się nowych rzeczy, tak, kto się potrafi dostosować, więc dla Ciebie też poleci nagroda w formie suplementów. Jesteś bardzo pozytywną osobą, także zostajesz nagrodzona. Bang! Siemaneczko, Big Mike, z tej strony Seba. Mam do Ciebie dwa pytania. Pierwsze, jaki rodzaj treningu według Ciebie najlepiej wpłynie na rozwój siły, jak i na rozwój masy mięśniowej? Moje drugie pytanie jest właśnie odnośnie owoców. Czy według Ciebie dobrą alternatywą jest wprowadzenie po treningu zamiast karbo owoców? I jakie zalety mają owoce w procesie utraty zbędnej tkanki tłuszczowej? Jaki rodzaj treningu na siłę i na masę? No uważam, że jedno kosztem drugiego nie zostanie zrobione, albo siła, albo masa mięśniowa, i tutaj trzeba cofnąć się tak troszkę do fizjologii skurczu mięśnia i zobaczyć, jakie w ogóle potencjalne włókna mięśniowe zawiera nasz organizm, bo mamy dwa rodzaje włókien mięśniowych, szybkokurczliwe, czyli fast twitch, i wolnokurczliwe, czyli low twitch, i aby wzrosła u nas siła, czy jakby hipertrofia, a bardziej hipertroficzne są włókna mięśniowe szybkokurczliwe typu 2, to trzeba po prostu aktywować ich jak najwięcej poprzez właśnie rekrutację tak zwanych jednostek motorycznych, a dzieje się to za sprawą bardzo bardzo intensywnych, aczkolwiek nieobjętościowych sesji treningowych. Jak to wygląda, powinieneś sprawdzić u siebie, bo intensywność jest wszelaka, to tu nie chodzi o... Tu może być to spowodowane na przykład czasem wymuszone czasem trwania przerwy albo na przykład dużymi ciężarami, ale aby ta hipertrofia nastąpiła, naprawdę trzeba robić dosyć intensywne sesje treningowe, zakładające mniej więcej 8-12 powtórzeń, bo w tych zakresach, w włóknach właśnie tych podatnych na hipertrofię, czyli typu drugiego, czyli właśnie fast twitch, dochodzi do największej rekrutacji jednostek motorycznych i zwiększa się po prostu ich hipertrofia. Także to odnośnie Twojego pytania. Zadałeś też drugie pytanie, mianowicie czy jeść owoce po treningu, czy nie jeść. Teraz musimy trochę wybiec poza pewne schematy i nie starać się klepać jęzorem na zasadzie tak, że cukry proste po treningu siłowym będą dobre, tak, bo uzupełniają glikogen. Jeżeli masz dobre zdrowie metaboliczne, to możesz tak postąpić, natomiast jeżeli jesteś w czynniku ryzyka i na przykład jesteś endomorfem albo masz problemy z insulinoopornością, to w ogóle bym nie stosował cukrów prostych w formie owoców. Tak? Bardziej bym rzutował na jakieś skrobiowe węglowodany i o wolnym czasie wchłaniania. Także otwórzcie oczy, ludzie, nie mówię tu tylko do seby. To, że ktoś wymyślił pewne kanony, tak, że trzeba uzupełnić glikogen cukrami prostymi, to w świetle najnowszych badań i tego, co się dzieje dookoła, nie zawsze jest po prostu trafnym podejściem. Dlatego jeżeli wszystko jest u Ciebie ok i Twój cukier jest rozkładany miarowo i Twoje tkanki są na niego bardzo fajnie podatne, i mówię tu o tkankach mięśniowych, a nie tłuszczowych, to śmiało owoce jako takie paliwko potreningowe można sobie zastosować. Natomiast taka druga rzecz, jeśli chodzi o ten glikogen. Ludzie, przecież glikogen kompensuje się w organizmie do 8 godzin. Jeżeli miałeś węglowodany z 2 poprzednich posiłków, to nie musisz bardzo szybko tego poziomu glikogenu uzupełniać, ponieważ on jeszcze jest w tych Twoich mięśniach i tak szybko się nie spala, uwierz mi. Najgorszą rzeczą, jaką można zrobić, to jest przeładowywanie, myśląc o tym, że ten glikogen ma swoją taką wchłanialność jakby totalną i przejadanie ilości węglowodanów i niestety nie uzupełnia się wtedy glikogenu, ale bardzo fajnie zaopatruje się tkanki tłuszczowe w tłuszcz. Siema Mike, mam do Ciebie takie pytanie. Jestem obecnie na diecie wysokotłuszczowej, 4000 kalorii i zastanawiam się mocno nad zakupem pewnego suplementu, a mam na myśli HMB. Jakie jest Twoje zdanie na temat HMB? Czy warto włączać go do tej diety? Czy będzie miał jakieś zastosowanie? I ogólnie jakie suplementy byś polecił na takiej diecie wysokotłuszczowej? I to tyle. Dzięki i pozdrawiam. Nigdy się nie zagłębiałem w ten suplement, nigdy go nie używałem i tak na dobrą sprawę jedyną ważną rzeczą, którą promuje HMB, jest efekt zbliżony do działania tyrozyny, czyli on uaktywnia nasz układ przywspółczulny i powoduje, że jesteśmy bardziej skoncentrowani. Dlatego HMB na przykład na diecie tłuszczowej w okresach adaptacyjnych spoko można według mnie śmiało suplementować. Co do innych suplementów na diecie tłuszczowej, która jest jakby nie patrzeć dietą skrajną, to ja powiem Tobie po prostu na własnym przykładzie. Ja skupiałem się na uzupełnieniu witamin, minerałów i to jest najważniejsze według mnie na diecie tłuszczowej. Ograniczyłem spożycie BCA do zera, używałem glutaminy, ale nie w formie okołotreningowej, tylko używałem glutaminy między posiłkami jako uszczelniacz jelita, żeby pomóc we wchłanialności kwasów tłuszczowych. Używałem dużej ilości selenu, witaminy D z witaminą K, stosowałem magnez z potasem w formie asparginu, była witamina A, witamina E. Ponieważ w tej diecie po prostu brakuje troszeczkę makroskładników, nie mamy takiej możliwości sięgania po węglowodany typu kasza gryczana czy kasza jaglana, a wiadomo, że w warzywach w dzisiejszych czasach tych witamin za dużo nie jest. Człowiek w ogóle według mnie nie powinien się suplementować, powinien wszystko dostarczać z jedzenia, ale że w tym jedzeniu jest ubogo w dzisiejszych czasach, no to jednak te minerały i witaminy są bardzo ważne. Więc na tłuszczówce używałem jeszcze białka serwatki albo, izolatu białka serwatki. No, bo pomagał mi czasami po prostu w komponowaniu posiłków. Ja nigdy nie przesadzałem z suplementami, także odpowiedziałem na Twoje pytanie krótko i na temat. Dzięki, że je zadałeś.